Dzieje się, Monika Herman. Dzień dobry, witamy Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tego wyjątkowego i nieoczywistego miejsca. To walcownia cynku w Katowicach, czyli Muzeum Hutnictwa Cynku. I okazuje się, że takie hale poprzemysłowe mogą stać się świetną przestrzenią do tego, aby działo się tu wiele nie tylko kulturalnie, ale również lifestyle'owo. I między innymi właśnie w tym miejscu odbył się pokaz najnowszej kolekcji mody Bartosza Pilawskiego. Oczywiście naszych kamer nie mogło zabraknąć podczas tego wydarzenia. Oh, I feel good. I feel so fine. I'm making moves. You're getting mine. And I need you to get in line. 'Cause if we're gonna make it, we'll make it right. Teraz, kochani, w naszym programie o wróżbach andrzejkowych. Sama jestem ciekawa, czy lubicie sobie wróżyć i w jaki sposób to robicie. O szczegółach Nina Nocoń, a zaraz po tym o grach planszowych, czyli propozycje na długie zimowe, tudzież jesienne wieczory w wydaniu Wojciecha Żegolewskiego. Czegoż mu brak rodziny, 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 ach, rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. Samotny jak pies. Samotnyś jak pies. Miłośnik dobrego jedzenia, miłośnik dobrej muzyki i okazuje się bardzo rodzinny człowiek, Piotr Herdzina. Ależ miło nam tutaj gościć u siebie. No witam serdecznie, witam ciebie. Bardzo miło, żeście do mnie dotarli. Ja się cieszę bardzo z tego, bo jestem takim rodzinnym człowiekiem. Mamy rodzinny klimat tu u nas w restauracji. Za chwilę będzie możliwość zobaczenia czegoś, co my tutaj robimy. Pani Jadzia, pani wróżka Jadzia zademonstruje niespodziankę gastronomiczną dla Was. No i oczywiście powróży nam, co nas czeka w nowym roku i jeszcze w tym tak zwany okres andrzejkowy. Oj tak, bardzo na to czekamy. Ja bardzo jestem też ciekawa, co będzie działo się w tej części gastronomicznej, ale nie ukrywam, wróżby także mnie niezwykle interesują. Także przekonamy się, co będzie się działo. Moi drodzy, pora na pyszne jedzonko. Kobieta wielu talentów. Przed chwileczką pyszna bagietka, no, wygląda niesamowicie. A teraz, Jadziu, co nam przygotujesz? Albo inaczej, no będziemy wróżyć. Lać wosk będziemy. Będziemy lać wosk. Dobrze, nie lejemy wody. No to słuchaj, to próbujemy. Dobrze, próbujemy. No jest to jedna z takich wróżb, które faktycznie podczas imprezy andrzejkowej musi być, prawda? Powoli, żeby dobrze wyszło, Jadziu, wiesz. Wosk dla mnie? A to ja nie powinnam trzymać tego klucza? Okej, dobra. Lekko jestem zestresowana tą sytuacją. Ja też. Czy ty kiedykolwiek sobie wróżyłeś? Tak, parę razy już. Uwaga, bo to teraz dla ciebie wychodzi, a twoja przyszłość jest świetlana, więc musimy zwrócić uwagę. To się okaże, czy tu wszystko dobrze wyjdzie. Ja na razie tu nic nie widzę. To może wyciągniemy sobie po karcie? Lekko jestem zestresowana całą sytuacją, ale jeśli możemy, jeśli ty jesteś na to gotowa. Ale to ty też, Piotr, ja dobra? Ja żeby nie było. Mhm. Dobra, obojętnie jaką mam patrzeć, nie patrzeć, nie patrzeć. Ale ty patrzysz jednym okiem, zamknij te drugie oko. Nie patrzę, ale ty mogę się nawet odwrócić. No to się odwróć, no właśnie. I teraz mój los, słuchaj, tutaj się po prostu waży. Ja ci powiem, ta trzecia dobra, z dołu. Mam. Ale ty też. Poczekaj, ja też zamykam oczy?
To ja nie też patrzę na razie, bo się boję. Z dołu, tak, jestem. Uwaga. Co? No chyba całkiem nieźle mi wyszło. Szczęścia, obfitości spełnionych marzeń. W przyszłym roku ci się tak wszystko sypnie. Ale dobrze się sypnie. Pieniążków, szczęścia, dużo szczęścia w miłości, bogactwie. No i... Proszę, ja ciebie... Dobrze mi się sypnie. Wszędzie, w miłości, w każdym celu. To ja takie wróżby mogę mieć, dziękuję. Oje tak, bardzo lubię marzyć i lubię spełniać te marzenia. No. Dziękuję. Ja na wszystko baczę moim okiem. Jak zwykle, słoneczko, oko szczęścia spełnionych marzeń, bo na wszystko masz zawsze oko. I na piękne zgadza? Kobiety, tak? Piotrze, wszystko się zgadza, masz na wszystko zawsze oko, bo wiesz, tutaj to biznesy, muzyka, wszystko się dzieje. Musi wszystko grać u mnie. Mhm. Czy tutaj już coś się podziało? Ciebie wyszło też takie, zobacz, słoneczko i patrz, takie oko spełnionych marzeń. Czyli ty po prostu musisz marzyć. Bo marzenia się spełniają. Piotrze, jeśli chodzi o takie propozycje na imprezę andrzejkową, bagietkę już znamy, wiemy, wygląda super, smakuje rewelacyjnie, ale co jeszcze byś proponował? Korytka mięsne, na których są różne rodzaje mięs. Polecam również takie stoły staropolskie, na jakieś duże imprezy można, może każdy sobie zrobić takie wystroje, do tego są jakieś sałatki, śledzie, ryby, pieczenie. Takie deski fajne, wypakowane z jakimiś uczcami, z prosiakami. Takie naprawdę... Konkretna impreza. Już na samą rozmowę smak się robi. Także widzę, że tobie tam w brzuszku burczy. Jesteś głodna, to poczęstujemy cię pewnie czymś, ale tak mówię, że polecam takie właśnie zestawy gotowe, ładne. Na przykład prosiaczek, na przykład kita pieczona. I wiele takich innych fajnych rzeczy. Bo tak sobie myślę, że do tego wyróżnienia to trzeba po prostu mieć siłę i energię, a to nam daje jedzenie i świetna atmosfera. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za to, że dzisiaj mogłam tutaj z wami być. Przybyli do nas. Niezwykle miło, niezwykle sympatycznie i faktycznie rodzinnie. Dzisiaj w naszym kąciku gier w programie Dzieje się zabieramy was na wieś. Wojtek Grzegolewski, witam. Zapraszam na kolejny odcinek Gra się. Dzisiaj będziemy grali w grę firmy Aleksander, producenta gier rodzinnych, grę Rancho. Niech pierwszy pilotem rzuci w telewizor ten, kogo szef kiedyś nie przyłapał na grze, w bardzo popularną przeglądarkową grę, gdzie karmi się kury, sadzi pszenicę, marchewkę, doi krówki. No, oczywiście, jakoś piloty nie lecą i bardzo dobrze. A w to możemy sobie pograć po pracy, w domu, z całą rodziną i naprawdę może być wesoło, ale też trzeba troszeczkę pomyśleć i policzyć. Jest to bowiem gra, która łączy w sobie po pierwsze jakąś wiedzę o tym, co dzieje się w gospodarstwie rolnym, ale po drugie trzeba umieć liczyć. Mamy bowiem 10 kości, którymi trzeba rzucać. Z racji tego, że tutaj mam trochę ograniczone pole, to tak delikatnie odkładamy sobie na bok, o mi tu akurat wypadły dwie kury, pary. Pary zamieniamy w punkty, punkty wpisujemy do tabeli, no i potem jest cały szereg działań, nad którymi trzeba już się troszeczkę pogłowić, ale im więcej się głowimy, tym bardziej robi się rodzinnie, tym jest weselej, tym dłużej trwa rozgrywka. Gra Rancho, producenta gier rodzinnych firmy Aleksander, to też jedna z naszych nagród. Takie gry znajdziecie w konkursie na naszym Facebooku, na Facebooku Telewizji TVS. Tam regularnie będą ukazywały się informacje o tym, jak taką grę zdobyć. A teraz nasze zaproszenie do Teatru Zmierzch Świtem w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czyli świat Odessy sprzed 100 lat, ginący świat Odessy pokazany na deskach teatru, a również historię losów bohaterów w rozpaczy, miłości i dramatycznych okolicznościach. Ale to przedstawienie nabiera nowego znaczenia w kontekście wojny w Ukrainie. Zresztą zobaczcie sami. Żulik kradnie dziewczę śni, nocą ukradł serce mi. Mama, ja żulika lubię. Szpice chodzą za nim rąk, żulik robi nowy skok. Mama, ja żulika lubię. Znosi srebro, znosi blit, w palcach ma mistrzowski spryt. Mama, ja żulika lubię.
W naszym kalendarium zaczynamy od piątku, 25 listopada, Albano i Romina Power, Katowice Spodek, godzina 19. W sobotę, 26 listopada, spektakl Zmierzch Świtem, Teatr Polski we Wrocławiu, godzina 19. W niedzielę, 27 listopada, spektakl Edukacja Rity, Teatr Polski we Wrocławiu, godzina 18. W piątek, 2 grudnia, spektakl 1989, Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, godzina 19. Oraz koncert Pola Olszewska-Komosińska, Cechownia Gliwice, godzina 20. A w poniedziałek, 5 grudnia, stand-up Adam Van Bendler, Namysłowski Ośrodek Kultury, godzina 20. W sobotę, 10 grudnia, koncert gwiazd telewizji TVS, to już 15 lat, Wodzisławskie Centrum Kultury, godzina 17. A we wtorek, 20 grudnia, stand-up Abelard Giza w programie Summertime, Wodzisławskie Centrum Kultury, godzina 19. Z nami w programie dzieje się Bartosz Pilawski, projektant mody, twórca najnowszej kolekcji 19, ale to nie jest kolekcja, witam Cię bardzo serdecznie Bartosz, to nie jest kolekcja dla 19, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nastoletnia kolekcja. Nie, tutaj akurat nie jest to kolekcja dla 19, ani z XIX wieku, jest to moja 19 kolekcja, więc dzisiaj będzie jej premiera, jest to kolekcja akurat na sezon zimowy, dlatego że tworzymy 4 kolekcje w roku i teraz prezentujemy zimę i Sylwestra, czyli aktualny nasz sezon. Sylwester, czyli domyślam się, że będzie się trochę świeciło i będzie widowiskowo. Czy tak będzie właśnie? To na pewno. Będzie widowiskowo, będzie się trochę świeciło, będą frędzle, będą też sztuczne futra, dużo sztucznych skór, więc no myślę, że na pewno będzie widowiskowo i akurat tutaj wpisze się to mocno w klimat sylwestrowy, który niedługo będziemy mieli. A powiedz mi w ogóle, czym ty się inspirujesz w tej najnowszej kolekcji, bo to nie jest chyba tajemnicą, że moda wraca do przeszłości. Czy tak samo było z tobą? Jak najbardziej. No myślę, że tak naprawdę drugiego koła nie wymyślimy i to jest cały czas powtarzanie pewnych fajnych trendów, ale w nowy, odświeżony sposób. Ja inspiruję się tak naprawdę lata 60., 70., czyli coś, co tak naprawdę mocno jest w klimacie imprezowym i tak, żeby ten Sylwester jednak był fajny, taneczny i żeby tak naprawdę dobrze się prezentować, więc to było moją największą inspiracją, ale też muzyka tak naprawdę, której słucham często podróżując autem i która towarzyszy mi przy każdej podróży i wtedy pojawiają się w mojej głowie pewne pomysły, projekty i tak naprawdę później realizujemy to właśnie przez już uszyte nasze rzeczy. Tak jest, że w przeszłości ta moda była ciekawsza, bardziej kolorowa, teraz się po prostu nudzimy i odwołujemy, no bo też lata 80., lata 90. jest moda na wszystko, tak? W dniu dzisiejszym tak i najważniejsze, żeby mieć swój styl, bo to jest tak naprawdę akurat najważniejszą rzeczą, a myślę, że jest tyle trendów, że każdy może sobie po prostu coś z nich tak naprawdę wybrać. Powiedz mi, jak jest z tą modą, bo trendy, o których się mówi ostatnio bardzo, bardzo często, to, że moda powinna być zrównoważona. Czy ty też podzielasz to zdanie? Ekologiczne trendy, będziemy mogli wracać do pewnych rzeczy, moda kapsułowa, łączymy, wykorzystujemy z poprzednich sezonów również elementy ubrania? Tak, jak najbardziej. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby przy każdej kolekcji, kupując rzeczy z następnej, można było to po prostu ze sobą łączyć i tak naprawdę, żeby te rzeczy nie były jednosezonowe, tylko wielokrotnego użytku, co jest najważniejsze, ale też my jako marka nie używamy materiałów pochodzenia zwierzęcego, więc wszystkie tak naprawdę futra i skóry są wege, więc tutaj nie używamy żadnych futer ani skór naturalnych i tak samo używamy tylko i wyłącznie materiałów naturalnych jak bawełna i wełna, więc tutaj mamy akurat duży fokus na to. Powiedz nam jeszcze co do kolorów, czy są takie kolory, na których ty zawsze bazujesz, do których zawsze wrócisz? Wiesz co, no moja ukochana czerń, myślę, że ona jest niezastąpiona i nigdy nie zniknie tak naprawdę akurat z moich projektów i w każdej kolekcji pojawia się jeden kolor, który charakteryzuje dany sezon. Powoli to już zaczynamy miksować, ale akurat taki jeden kolor zawsze gdzieś siedzi mi w głowie przy danym sezonie. Zdradź nam jeszcze jako projektant mody, jak zrobić to, żeby nie być po prostu przebranym, ubierając się no nie tylko w twoje projekty, bo to jest ważne chyba też, żeby pozostać sobą, kupując ubrania również od projektantów. Myślę, że trzeba słuchać tak naprawdę swojej intuicji i jej wierzyć najbardziej, ale też osobom, które nas otaczają i które tak naprawdę nas znają. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu czuli się w tym najlepiej i myślę, że to jest akurat nasz dobry doradca.
Masz takich projektantów, którzy są Ci bliscy? Wiesz co, pod względem inspiracji na pewno jest to do mody Versace i aktualnie Donatella Versace, pod względem prowadzenia marki i tego, jak odziedziczyła całą markę po swoim nieżyjącym już bracie Gianni Versace i to, jak prowadzi ją do dnia dzisiejszego, tak naprawdę zderzając się z ogromną krytyką, która była na samym początku i jak widać po wielu latach tak naprawdę pokazuje, że można osiągnąć ogromny sukces z taką historią. Bartosz, ja Cię jeszcze na koniec zapytam. Wychodzisz na polskie ulice, też te ulice katowickie. I co widzisz? Siebie. Widzę coraz więcej swoich projektów i to jest piękne akurat, jeżeli chodzi o Śląsk i tak naprawdę inne miasta, więc to bardzo mi urzeka. Tego Ci życzymy. Coraz więcej projektów na ulicach nie tylko Katowic, ale całej Polski, a może i Europy i świata. W naszym programie konkurs, coś dla tych, którzy szczególnie lubią pielęgnować swoje włosy. Seria kosmetyków do włosów zniszczonych Cameleo, szampon, odżywka, płynna keratyna oraz serum. Te kosmetyki będzie można wygrać w naszym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jak bawicie się podczas imprezy andrzejkowej. Te najciekawsze oczywiście odpowiedzi nagrodzimy tymi kosmetykami, a sponsorem konkursu jest firma Delia Cosmetics, producent serii kosmetyków do włosów zniszczonych Cameleo. A czekamy na odpowiedzi na adres mailowy dziejesie@tvs.pl, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvs.pl. A na koniec już w znacznie ciszych plenerach walcowni cynku w Katowicach. Za nami biblioteczka, która opowiada historię przemysłu na Górnym Śląsku, a przed nami książka Anny Malinowskiej, która opowiada historię Katowic no, z zupełnie innej perspektywy, przez pryzmat różnorodnych bohaterów. Zresztą sama autorka, mieszkanka katowickiej dzielnicy Giszowiec, zna doskonale tajemnice tego miasta i najlepiej chyba może opowiedzieć o historii Katowic. Książka oczywiście może trafić do Waszych rąk. Wystarczy tuż po programie zajrzeć na naszego Facebooka, Facebooka Telewizji TVS i odpowiedzieć na pytanie zadane w poście. A regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvs.pl. I w taki sposób żegnamy się dzisiaj z Wami. Kolejne dzieje się już za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!